Cześć! W dzisiejszym filmie pokażę Wam, czym jest czysty kod i dlaczego jest kluczowy w programowaniu. Czysty kod to nie tylko funkcjonalny, ale także zrozumiały i łatwy do utrzymania kod, który ułatwia współpracę w zespole, no i oczywiście zmniejsza ryzyko błędów. Omówię zasady, takie jak unikanie powtórzeń, jednoznaczność nazw czy zasada pojedynczej odpowiedzialności. A także pokażę, jak te zasady stosować w praktyce. Na przykładzie kodu zademonstruję, jak pisać kod, który jest nie tylko efektywny, ale i przyjazny dla programistów. Zapraszam do oglądania. Przykładem będzie prosta aplikacja do zarządzania użytkownikami. Wyobraźmy sobie, że piszemy aplikację do zarządzania użytkownikami w systemie i chcemy, aby nasz kod był czytelny, łatwy do rozszerzania i utrzymania. W przykładzie zastosujemy zasady czystego kodu takie jak jasne nazewnictwo, nazwy zmiennych, metod i klas powinny być po prostu opisowe i jasno mówić, co robią. Zastosujemy enkapsulację i separację odpowiedzialności. Czyli każda klasa i metoda ma jedną wyraźną odpowiedzialność. No i oczywiście unikniemy kodu martwego i powtarzania się w kodzie, czyli usuniemy niepotrzebne linijki kodu i unikniemy duplikacji. Dobrze, to teraz przejdźmy do Visual Studio i do przykładu, którym będzie prosta aplikacja do zarządzania użytkownikami. Skoro tworzymy aplikację do zarządzania użytkownikami, zacznijmy od dodania klasy User. Dodajemy klasę User i klasa będzie miała takie właściwości jak ID, będzie miała name, gdzie mamy getter i prywatny setter i będzie miała również właściwość email. Również z prywatnym setterem. Dodamy teraz konstruktor, w którym będziemy ustawiać te właściwości. Czyli przyjmuję ID, name, email i ustawiamy ID, name. No i gdy name nie będzie podany, to będziemy rzucać wyjątek, argument null exception, no że po prostu name nie może być nulem. No i to samo dla e-maila. Gdy e-mail nie będzie podany, to również będziemy rzucać wyjątek, że e-mail nie może być nulem. Dobrze, tutaj kończymy nasz konstruktor i teraz dodamy metodę do update'u adresu e-mail, która przyjmuje nowy adres e-mail i tutaj w metodzie sprawdzamy, czy przypadkiem nowy e-mail nie jest nulem lub nie są białe znaki. Jeśli tak, to rzucamy argument exception, że e-mail nie może być pusty. A jeśli nie jest pusty, no to zmieniamy. Przypisujemy nowy e-mail do właściwości e-mail. Czyli nasza klasa użytkownika reprezentuje po prostu użytkownika w systemie, no i zawiera trzy właściwości. ID, unikalny identyfikator, name, imię i nazwisko oraz e-mail. Konstruktor klasy użytkownik, klasy user, wymaga podania ID, name i e-mail oraz sprawdza, czy name, e-mail nie są puste, aby uniknąć niepoprawnych danych. No i metoda update e-mail pozwala na zmianę adresu e-mail użytkownika po sprawdzeniu, czy nowy e-mail nie jest pusty lub tylko jest to string, który ma białe znaki, co jest niewłaściwe. Jeśli wszystko jest w porządku, no to pozwala na update. Gdy już dodaliśmy klasę user, to teraz dodamy interfejs iUserRepository, który będzie stanowił abstrakcję dla operacji na użytkownikach w naszej aplikacji. Czyli będzie to abstrakcja repozytorium dla operacji na użytkownikach. No to zaczynamy od dodania interfejsu. Oczywiście publiczny interfejs będzie się nazywał iUserRepository i będzie miał takie właściwości jak dodaj użytkownika, gdzie przekazujemy użytkownika, następnie pobierz użytkownika po ID, przekazujemy ID i usuń użytkownika o określonym ID, no i oczywiście update użytkownika, gdzie przekazujemy użytkownika celem update'u. Interfejs iUserRepository definiuje kontrakt dla operacji na danych
użytkownika. Wymusza on implementację takich metod jak addUser, czyli dodanie nowego użytkownika, getUserByID, czyli wyszukanie użytkownika po identyfikatorze, removeUser, czyli usunięcie użytkownika, oraz updateUser, czyli zaktualizowanie danych użytkownika. No i interface i user repository definiuje tylko to, co jest niezbędne do zarządzania użytkownikami, co sprawia, że kod jest bardziej elastyczny i testowalny. Interface i user repository definiuje po prostu kontrakt dla operacji na danych użytkownika. To teraz przejdźmy do dodania klasy user repository, która będzie implementowała ten interfejs. Dobrze, czyli kolejnym krokiem będzie stworzenie klasy user repository, która będzie implementować ten interfejs i user repository i realizować operacje na danych użytkownika. Czyli dodamy wszystkie te metody w klasie user, które zdefiniowaliśmy w interfejsie. Zaczynamy od deklaracji naszego user repository. To jest klasa publiczna, która implementuje interface i user repository. W naszej klasie będziemy mieć prywatną listę do odczytu, listę użytkowników i ustawiamy sobie ją od razu na pustą, nową listę i dodajemy metodę do dodawania użytkownika, która przyjmuje użytkownika i sprawdza, czy użytkownik nie jest nulem. Jeśli jest nulem, no to zwraca argument null exception, że takiego użytkownika nie ma. No i po prostu, jeśli użytkownik jest podany do dodania, no to dodaję go, korzystając z metody add na liście. Następnie mamy getUserByID, gdzie przekazujemy ID i po prostu pobieramy z listy pierwszego lub defaultowego użytkownika spełniającego te ID. A jeśli nie ma, no to rzucamy po prostu wyjątek key not found exception. User nie został znaleziony. No i dodajemy następną metodę implementację, usuwanie użytkownika po ID, gdzie wyszukujemy użytkownika po ID i usuwamy go z listy, korzystając z remove. No i dodamy ostatnią metodę updateUser, gdzie przekazujemy użytkownika, no i sprawdzamy, czy taki użytkownik istnieje, korzystając z getUserByID, i jeśli istnieje, no to update'ujemy e-mail, przekazując user e-mail. Czyli nasza klasa user repository implementuje ten interfejs i user repository i przechowuje użytkowników po prostu w pamięci przy użyciu listy lista od user. W rzeczywistych aplikacjach ten kod może być łatwo zastąpiony repozytorium z bazą danych. No i mamy tutaj metody i każda metoda wykonuje odpowiednie operacje na liście użytkowników. Mamy addUser, dodaje użytkownika do listy, getUserByID, zwraca użytkownika o określonym ID lub rzuca wyjątek, no jeśli użytkownik nie istnieje, removeUser, usuwa użytkownika z listy, no i updateUser, gdzie jest to uproszczona metoda, która pozwala na zapisanie aktualizacji, na przykład zmianę adresu e-mail, gdy jest taka potrzeba. I teraz następnym krokiem, skoro mamy już klasę user, mamy user repository, to następnym krokiem będzie dodanie interfejsu iUserService, który będzie definiował po prostu operacje biznesowe związane z zarządzaniem użytkownikami. I dodamy teraz taki interfejs. Dobrze, no to dodajemy interfejs. To będzie iUserInterface i ten interfejs będzie miał dwie metody, które niczego nie będą zwracać. RegisterUser, czyli rejestracja użytkownika, która przyjmuje trzy parametry. No i oczywiście UpdateUserEmail, która przyjmuje ID użytkownika i adres e-mail. I to wszystko, co będzie miał ten interfejs, czyli po prostu nasz interfejs iUserService. Definiuje logikę aplikacji do operacji na użytkownikach i wymaga on po prostu implementacji metod RegisterUser, czyli dodanie nowego użytkownika, oraz UpdateUserEmail, czyli aktualizacja adresu e-mail. To dodajmy sobie teraz klasę UserService, która będzie obsługiwała logikę biznesową do zarządzania użytkownikami. Czyli stworzymy teraz klasę UserService,
która będzie implementować interfejs AI User Service i, tak jak powiedziałem, będzie zawierać logikę biznesową do zarządzania użytkownikami. Dobrze, czyli dodajemy klasę User Service. To będzie klasa publiczna oczywiście, która implementuje ten interfejs AI User Service. I w klasie definiujemy właściwość do User Repository, bo będziemy korzystać z User Repository. No i w konstruktorze wszczykujemy sobie ten interfejs AI User Repository. No i w środku konstruktora po prostu przypisujemy do User Repository ten User Repository, który zostanie wszczyknięty. A jeśli nie będzie nic przekazane, no to dajemy sobie exception, argument null, exception. No i teraz musimy zaimplementować te dwie metody. Register user i tutaj przekazujemy trzy parametry ID, name i email. I tutaj tworzymy sobie nowego użytkownika, gdzie przekazujemy te trzy parametry. No i user repository, wywołujemy metodę addUser i przekazujemy tego użytkownika. I to wszystko. Tak jest rejestracja. I teraz update user email, gdzie przekazujemy identyfikator ID i nowy email. No i tutaj również pobieramy sobie użytkownika teraz z repozytorium po ID, korzystając z getUserByID. No i następnie wywołujemy metodę updateEmail, gdzie przekazujemy nowy email. No i następnie robimy na user repository, wywołujemy update użytkownika, przekazując usera. Klasa UserService implementuje po prostu ten interfejs iUserService i zarządza logiką biznesową. RegisterUser tworzy po prostu nowy obiekt user i dodaje go do repozytorium. A UpdateUserEmail najpierw pobiera użytkownika z repozytorium, następnie aktualizuje jego adres e-mail i zapisuje zmiany poprzez metodę UpdateUser w repozytorium. No i nasz user service korzysta z repozytorium, a skoro korzysta z repozytorium, więc wymaga jego instancji AI User Repository. I dzięki interfejsowi AI User Service możemy używać różnych implementacji user service, co ułatwia testowanie oraz ewentualne rozszerzanie aplikacji. Dobrze, to dodajmy teraz testy do naszej aplikacji User Manager. Dodajemy je jako nowy projekt i najpierw dodamy testy do User Services. Następnie napiszemy testy do User Repository. I testy piszemy przy użyciu XUnit. No i używamy tutaj pakietu NuGet mock do mockowania. No i oczywiście dodajemy odwołanie do naszego projektu User Manager. I teraz możemy zacząć pisać testy, aby upewnić się, że wszystkie operacje biznesowe działają zgodnie z oczekiwaniami. Tak jak powiedziałem, skorzystamy z mocków, aby zasymulować zależności, takie jak repozytoria, i testować naszą logikę w izolacji. No to zaczynamy od testów User Services Tests. Dobrze, no to dodajemy using potrzebny do mocka i using do XUnit. Następnie mamy namespace user manager tests i teraz tworzymy klasę testów dla serwisu user services tests i teraz dodajemy pierwszy test. Będzie to test metody register user should add user to repository. Czyli najpierw tworzymy sobie sekcję arrange, gdzie mockujemy repozytorium, tworzymy nową instancję mocka iUser Repository i tak samo teraz tworzymy sobie user service, gdzie tworzymy nasz user service, który chcemy testować w izolacji i przekazujemy tego mocka repozytorium. Następnie user service, wywołujemy metodę register user, którą testujemy, przekazujemy parametry ID, imię, nazwisko i adres e-mail. No i teraz dodamy sekcję assert, gdzie sprawdzamy. Czyli na mock repository wywołujemy verify i sprawdzamy, czy na repo add user, które przyjmuje sobie użytkownika, wykonało się dokładnie raz. Tutaj oczywiście przekazujemy dane tego użytkownika sobie i sprawdzamy teraz, czy ono wykonało się dokładnie raz.
Kolejnym testem, jaki chcemy sprawdzić, to jest update user email. Powinien być to update user email in repository. I również mamy sekcję arrange, gdzie również sobie mokujemy nasze repozytorium użytkownika. Korzystamy z moka. Następnie tworzymy sobie użytkownika, user, korzystając z konstruktora. I teraz ustawiamy sobie konfigurację mock repository, że dla metody getUserByID, że będzie zwracany ten użytkownik właśnie, którego tutaj sobie utworzyliśmy. I następnie tworzymy sobie userService i przekazujemy to repozytory, tego mocka. No i następnie w sekcji Act korzystamy z metody updateUserEmail i przekazujemy ID 1, no i nowy adres. No i następnie sprawdzamy, czy ten nowy adres został ustawiony poprawnie. Czyli jannowak.com, czy to jest to, co mamy w UserEmail. No i możemy sobie również sprawdzić, czy w repozytorium mock została metoda updateUser wywołana dokładnie raz. I teraz dodajemy sobie jeszcze jeden test, trzeci, gdzie update'ujemy user email, ale powinien być rzucony wyjątek, kiedy nie znaleziono użytkownika. Również mokujemy sobie repozytorium. I teraz, jak mokujemy repozytorium, to chcemy, żeby getUserByID nie zwracał użytkownika, tylko rzucał wyjątek. Po prostu key not found exception, user not found. Tak sobie konfigurujemy naszego mocka. No i następnie tworzymy sobie serwis, gdzie przekazujemy do naszego serwisu to zamokowane repozytorium. I następnie w sekcji, można powiedzieć, act assert sprawdzamy, czy został rzucony wyjątek z wywołania na naszym serwisie metody updateUserEmail. I to by były wszystkie nasze testy. Czyli jeszcze raz. Metoda registerUser should add user to repository testuje, czy metoda po prostu registerUser poprawnie dodaje użytkownika do repozytorium. Tak jak powiedziałem, tworzymy sobie mocka, mock repozytory, taką atrapę dla iUser repozytorium. I sprawdzamy, czy addUser zostało wywołane z użytkownikiem o oczekiwanych wartościach. No i następnie mamy drugą metodę, gdzie jest updateUserEmail, should updateUserEmail in repository. Czyli testujemy, czy metoda updateUserEmail aktualizuje adres e-mail użytkownika. I symulujemy, że metoda getUserByID z repozytorium zwraca istniejącego użytkownika. Czyli tworzymy sobie user 1 Jan Kowalski, jankowalski.exemple.com i symulujemy, że mock repozytorium, gdy podamy ID 1, zwraca tego użytkownika. Następnie wywołujemy update user email i sprawdzamy, czy adres e-mail został zmieniony oraz czy update user w repozytorium został wywołany raz. No i tutaj poniżej mamy ostatni test, który symuluje update user email, czyli również update adresu e-mail, ale tutaj chcemy should throw exception, że powinien być rzucony exception, jeśli użytkownik nie został znaleziony. Czyli metoda update user email ma rzucać wyjątek, gdy użytkownik nie zostanie znaleziony. No i znowu ustawiamy sobie atrapę, ale tym razem tak, aby nie zwracała użytkownika, tylko zwracała ten wyjątek dla nieistniejącego użytkownika. No i sprawdzamy, czy wywołanie update user email rzuca wyjątek. No i teraz możemy sobie uruchomić testy jednostkowe. Uruchom wszystkie testy i sprawdzić, czy nasze testy przechodzą. Możemy sobie otworzyć tutaj eksplorator testów. No i widzimy,
wszystkie nasze testy świecą się na zielono, czyli wszystkie przeszły. Możemy uruchomić jeszcze raz i wszystkie nasze testy przechodzą. Czyli nasza logika działa zgodnie z oczekiwaniami. To teraz dodamy sobie testy do naszego repozytorium, user repozytory. Dobrze, to teraz kolejnym krokiem, tak jak powiedziałem, będzie napisanie testów jednostkowych dla klasy user repozytory, które będą sprawdzać operacje na danych przechowywanych w pamięci, zapewniając poprawność metod dodawania, usuwania i pobierania użytkowników. No to teraz dodamy sobie takie testy. Czyli dodajemy testy do naszego user repozytory. Zaczynamy od namespace'u. No i tworzymy sobie klasę. To będzie user repozytory test, gdzie będziemy mieć nasze testy. No i zaczynamy od pierwszego testu, gdzie testujemy add user, should add user to list. Czyli testujemy, czy metoda add user poprawnie dodaje użytkownika do listy. Zaczynamy od sekcji arrange, gdzie tworzymy sobie nowe repozytorium. Następnie tworzymy sobie użytkownika, przekazujemy ID, imię, nazwisko i adres e-mail. No i następnie mamy sekcję act, w której sprawdzamy, czy add user, przekazując tego użytkownika, doda użytkownika. No i w sekcji assert teraz sprawdzamy, czy user repozytory, jak wywołamy get user by ID, przekazując 1, czy będzie ta sama wartość tego użytkownika, którego mamy u góry, z tym, co teraz zwróci repozytorium. No i następnie dodajemy drugą metodę, testujemy get user by ID, should return user when user exists, czyli sprawdza, czy get user by ID zwraca prawidłowego użytkownika, gdy istnieje w repozytorium. No i oczywiście w sekcji arrange zaczynamy od user repozytorium stworzenia, tworzymy sobie użytkownika i teraz, gdy już mamy tego użytkownika stworzonego, no to na user repozytory dodajemy sobie tego użytkownika. No i teraz w sekcji act sprawdzamy, czy jak korzystamy z get user by ID o wartości 1, czy dostajemy tego użytkownika. Czyli robimy sobie asercję equal, czy user równa się result. No i dodajemy kolejny test, gdzie będzie get user by ID should throw exception when user does not exist. Czyli sprawdzamy, czy get user by ID rzuca wyjątek, gdy użytkownik nie istnieje. Tak? No i znowu sobie zaczynamy od repozytorium, tylko teraz będziemy sobie testować assert throws, czy jest rzucany wyjątek, gdy user po prostu nie istnieje. Nie utworzyliśmy usera, nie przekazaliśmy go do naszego repozytorium, czyli jak go pobieramy po ID, no to powinniśmy dostać wyjątek. No i ostatni test, właściwie przedostatni, będziemy sobie testować update user, gdzie powinien zwracać update user in list. Czyli testujemy, czy update usera prawidłowo aktualizuje dane użytkownika. Również sobie tworzymy repozytorium, tak jak wcześniej, tworzymy sobie użytkownika, tego użytkownika, którego tutaj tworzymy, przekazujemy 3 parametry do konstruktora i tego użytkownika musimy sobie oczywiście dodać do repozytorium. Dodajemy, korzystając z add user. No i teraz w sekcji act będziemy wykonywać update email, czyli przekazujemy nowy email do update. No i następnie na user repozytory wywołujemy update user, no i przekazujemy tego użytkownika. No i sprawdzamy, czy user repozytory get user by ID po tym ID-ku, czy teraz ten nowy adres jest ustawiony na naszym użytkowniku, czyli ten oczekiwany e-mail sprawdzamy z e-mailem result email. No i ostatni test, testujemy usuwanie, dodajemy remove user, should remove user from list, czyli testujemy, czy remove user usuwa użytkownika z listy i czy próba uzyskania dostępu do niego generuje wyjątek
keynote found exception. Tworzymy sobie user repozytory, tworzymy sobie użytkownika, dodajemy użytkownika do listy. No i teraz wywołujemy sobie metodę act na user repozytory, remove user i teraz assert throw keynote found exception, user repozytory, jak będzie get user by ID o 1, no to powinien zgłosić wyjątek, no bo użytkownika tutaj go dodaliśmy, ale w act już go usunęliśmy. Czyli powinien być rzucony exception. No i teraz możemy sobie znowu przejść do testów i sprawdzić, czy nasze dodane testy również działają. Uruchamiamy wszystkie testy. No i widzimy, wszystkie testy świecą na zielono. Wszystkie nasze testy przeszły. To teraz w naszej aplikacji w klasie program CS sprawdzimy naszą logikę dodawania użytkowników, zarządzania użytkownikami. I klasa program CS będzie pełnić rolę punktu wejścia dla naszej aplikacji konsolowej, integrując wszystkie wcześniej stworzone komponenty i umożliwiając interakcję z użytkownikiem poprzez prosty interfejs tekstowy. Czyli zaimplementujmy teraz to sprawdzenie w naszej klasie program CS i teraz to zrobimy. Czyli zaczynamy od using user manager, namespace sobie również dodajemy user management app, no i teraz klasa program, wewnątrz klasy program tworzymy statyczną metodę main, która przyjmuje argumenty, tablicę string, no i teraz inicjalizujemy repozytorium i serwis, czyli korzystamy z iUser repozytory. I tworzymy tutaj sobie nową instancję user repository. Następnie korzystamy z iUser service i tworzymy sobie nową instancję user service. Przekazujemy do user service user repository. No i następnie robimy dodanie użytkownika. Czyli robimy sobie tutaj linijkę informacyjną console readline dodanie użytkownika. I w następnej linijce skorzystamy z user service i register user, gdzie przekazujemy parametry do tej metody, czyli ID, imię, nazwisko i adres e-mail. No i następnie zrobimy sobie pobranie i wyświetlanie danego użytkownika, czyli będziemy korzystać z get user by ID, czyli deklarujemy sobie zmienną user i na user repozytory pobieramy get user by ID, przekazujemy 1, bo taki jest ID użytkownika, którego stworzyliśmy. No i następnie wyświetlamy komunikat użytkownik dodany, gdzie przekazujemy username i przekażemy sobie e-mail. No i następnie zrobimy sobie aktualizację adresu e-mail. Czyli najpierw dodamy sobie linijkę informacyjną, korzystając z console readline, aktualizacja adresu e-mail. I używamy sobie teraz user service, wywołujemy update user email, przekazujemy 1, że użytkownika ID 1 i nowy email. No i następnie sprawdzimy sobie wyświetlenie zaktualizowanego użytkownika. Czyli teraz będziemy korzystać, znowu sobie skorzystamy ze zmiennej user i tutaj pobierzemy użytkownika znowu po tym ID i sprawdzimy, czy został zaktualizowany użytkownik. Czyli wyświetlimy zaktualizowany użytkownik, username i user email, który został właśnie zaktualizowany. Czyli nasz kod, który teraz stworzyliśmy, kod w klasie program w metodzie main w naszej aplikacji konsolowej, po prostu inicjalizujemy sobie na początku repozytorium, inicjalizujemy sobie serwis, a następnie wykonujemy dodanie użytkownika, wyświetlenie tych informacji o dodanym użytkowniku, tak jak tutaj. Następnie robimy aktualizację użytkownika i wyświetlenie informacji o zaktualizowanym użytkowniku. No to teraz możemy sobie uruchomić aplikację i zobaczyć wynik działania. No i aplikacja się uruchomiła, no i mamy dodawanie użytkownika, użytkownik dodany,
No i mamy użytkownik dodany Jan Kowalski, e-mail Jan Kowalski, example.com. Wszystko się zgadza. No i następnie aktualizacja adresu e-mail. No i widzimy, zaktualizowany użytkownik to Jan Kowalski i e-mail to Jan nowy example.com, czyli został zaktualizowany. Możemy to zamknąć. Także ten kod pokazuje, jak stosować zasady czystego kodu. Klarowne nazwy, które pomagają zrozumieć, co robi dana klasa lub metoda. Małe klasy i metody z pojedynczą odpowiedzialnością, co ułatwia zarządzanie kodem. No i enkapsulacja logiki biznesowej w serwisach, tak jak user service, oraz zarządzanie danymi w repozytorium, tak jak user repozytorium. Mam nadzieję, że ten przykład pomoże lepiej zrozumieć zasady czystego kodu w praktyce i kod ten jest zgodny z tymi zasadami, co zapewnia łatwość testowania i rozbudowy. W przyszłości repozytorium można łatwo rozszerzyć o funkcję save, która umożliwia integrację z trwałymi magazynami danych, takimi jak baza danych. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję.